Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja 508, wersja RXH, silnik dwulitrowy Blue HDI diesel, 180 koni w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów. Kolor prezentowanego egzemplarza to biała perła, bardzo dobrze wyposażony. Wszystko będzie opisane w poście prezentującym pojazd. Przejdziemy teraz do pomiaru lakierniczego pojazdu. Maska oczywiście w tym egzemplarzu jest aluminiowa. Pozostałe elementy są stalowe. Oprócz klapy tylnej bagażnika, która jest plastikowa. Tak było wspomniane, klapa plastikowa, więc nie dokonamy pomiaru tak samo jak i na zderzakach, które też są plastikowe. Wartości pomiaru lakierniczego dla elementów blacharskich są w wartościach fabrycznych. Przejdziemy sobie teraz do mankamentów wizualnych. Tutaj delikatny uszczerbek na zderzaku przednim. Minimalne odpryski po kamieniach na masce. Przy jeździe autostradowej niestety jest to nieuniknione. Tutaj minimalna wgniotka na drzwiach od otwierania. Ktoś gdzieś zahaczył, to się za bardzo nie rzuca w oczy jak się odejdzie. I minimalne zarysowania na listwie plastikowej. To jest zabezpieczenie progu. Tego też za wiele nie widać jak się odejdzie. Na zderzaku z tyłu delikatne zarysowania od wkładania elementów do bagażnika. I tutaj gdzieś oprócz tego, że są czujniki kamera, to możliwe, że jak ktoś zostawił auto, to ktoś tutaj przyhaczył i zarysował. Kawałeczek tutaj około 15 cm kreska. I tutaj na plastiku, to jest plastik, z tym się nic nie będzie działo. Tutaj też mikrorysa z prawej strony na listwie. I tutaj była jakaś ryska mikrozaprawka zrobiona. I tak wygląda i się prezentuje z zewnątrz, a to jeszcze jakiś też niewielki uszczerbek na zderzaku. Pomimo tego, że auto ma prawie 8 lat, to tych uszczerbków wizualnych za wiele nie ma. Przejdziemy teraz do wnętrza. A jeszcze może tylko informacyjnie, a to też będzie w poście, tarcze, klocki po wymianie. To co wszystko było zrobione, to będzie opisane w poście, między innymi rozrząd, termostat, no trochę rzeczy tutaj poszło. Opony w okolicach 5-5,5 mm.
21 rok produkcji, 43 tydzień. Z tyłu 6, ponad 6 mm. 41 tydzień, 20 rok produkcji. Powinny wystarczyć jeszcze na dość dużo kilometrów. Wersja dobrze doposażona. Przeszycia skórzane, tapicerka skórzana, napa naturalna. Nie jest to żadna pseudoskóra, tylko naturalna jak najbardziej. Fotel kierowcy z pamięcią. Fotele sterowane elektrycznie. Masaż. Asystent świateł, konsjerż, system satelitarny SOS, klimatyzacja czterostrefowa. Uruchomimy auto. Nieuchronnie nadciągającym odpytywaniem czy klasówkami 110 dzieci w wieku od 9. Na tydzień w monitory ruchu. Head-up display, manetki, tempomat, klapa elektryczna, nawigacja, system bliss, kamera cofania. No teraz pika, bo drzwi są otwarte. Jak zamkniemy drzwi, to przestanie pikać. Oczywiście czujniki parkowania przód, tył. Dostęp webowy do aplikacji. Przeglądarka, telefon, czyli Bluetooth, który umożliwia nam podłączenie zestawu głośno mówiącego oraz streaming audio, Spotify, YouTube. To wszystko jest w tym aucie możliwe. I system parkowania, czyli czujniki parkowania i martwe pole widzenia. Jak jest w takiej pozycji, to jest to prawidłowe. To znaczy, że system bliss, czyli monitorowanie martwych pól, jest załączone. A tutaj zwrócić trzeba uwagę, że jest napis off, czyli jak będzie się świeciło, to system czujników parkowania jest wtedy wyłączony. Więc tutaj jest prawidłowa pozycja. Oczywiście lusterko fotochromatyczne i dach panoramiczny, który teraz przy nadchodzących dniach coraz krótszych powoduje, że w środku jest auto fajnie doświetlone. Tutaj naturalna skóra. Klimatyzacja czterostrefowa. Mamy regulację osobną, strefę lewą, prawą. Musicie przyznać, że auto jak na swój wiek jest fajnie utrzymane, nie widać po nim zmęczenia. Przejdziemy sobie jeszcze za chwileczkę do elektrycznej klapy bagażnika. Tutaj lampy są w oryginale. Rozrząd był wymieniany przy 116 tysiącach, ale oczywiście u nas nie ma to znaczenia. Każde auto przechodzi pakiet startowy po to, aby była gwarancja w Polsce, więc po wymianie rozrządu, poduszki silnika tutaj tej, paska mikro, czyli osprzętu, termostat, to wszystko jest powymieniane, silnik nie był myty, czyszczony. Wszystko to, co trzeba było porobić, jest porobione. Do samochodu są oczywiście dwa kluczyki. I przechodzimy do obiecanej klapy bagażnika. Elektryczna. Zamykamy ją tutaj w ten sposób. Tutaj są wszystkie rzeczy, które były wymieniane. Olej, tarcze, klocki, termostat, poduszka, rozrząd. Termostat oryginalny. Olej w skrzyni biegów. Wszystko będzie, tak wspomniane było wcześniej, wymienione w poście.
Co sądzicie na temat tego RX-a? Dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie na kolor białej perły w tym modelu? Zapraszamy do komentowania, polubienia, udostępniania. Akurat może ktoś znajomy albo z rodziny szuka takiego auta, a nie wie, że coś takiego posiadamy. Zapraszamy i pozdrawiamy ekipa Trade Luxe.